ponad 10 lat zajmuję się komunikacją produktową i korporacyjną. Od kilku lat pracuję w Groupon Polska, aczkolwiek obiecuję, że nie będzie ani słowa o Grouponie. Nie będzie też zbyt dużo o media relations, o których słyszeliśmy ostatnio w ostatnich trzech prezentacjach tak dużo, dlatego że media relations to jest tylko jakiś tam wycinek PR-u. PR-owcem tak naprawdę jest się od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy nad projektem, od pierwszego dnia uruchomienia własnego startupu. I media relations to jest jakaś tam rzecz, która pojawia się daleko, daleko później, kiedy mamy już gotowy produkt, kiedy chcemy powiedzieć coś konkretnego o naszym przedsięwzięciu. Chciałbym zapytać, ile osób na sali ma własny startup albo planuje zrobienie własnego startupu? Rączka do góry. Super. Teraz pytanie. O, cześć. I teraz pytanie. Załóżcie, że macie trawnik. Czym chcecie skosić ten trawnik? Czy kupicie kombajn, czy kosiarkę? A najlepiej kozę. Koza byłaby najlepsza, ale najlepiej raczej ten trawnik skosić kosiarką niż kombajnem. Dlatego ja trochę tutaj odwrócę, zrobię trochę wbrew na przykład Sebastianowi, którego przy okazji okazało się, że to jest spotkanie trochę rodzinne, dlatego że kiedy ja opuszczałem agencję Cieszewski, Sebastian do niej dołączył, więc tutaj nastąpiła taka zmiana. Nie wzięli do Groupona. Tak, dokładnie. Zmiana warty. Dokładnie. I agencja to jest bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa, ale agencja to jest kombajn, na który, jak powiedział Sebastian na początku, może sobie pozwolić firma dopiero wtedy, kiedy osiągnie jakąś tam masę krytyczną, kiedy będzie gotowa nie tylko technologicznie, nie tylko finansowo, ale też mentalnie na to, żeby współpracować. Akurat tak się składa, że i ja, i Sebastian mieliśmy do czynienia kiedyś z pewnym startupem, Mieliśmy przyjemność, bądź też nieprzyjemność współpracowania z pewnym startupem, który był bardzo, miał właśnie duże ciśnienie, żeby współpracować z dużą agencją, żeby zrobić duży szum wokół swojego projektu, natomiast nie był zupełnie gotowy właśnie mentalnie na to. Czyli jemu się wydawało, właścicielowi tego startupu wydawało się, że zna się na marketingu, zna się na PR-ze, więc tak naprawdę torpedował wszystko, co próbowała robić agencja. Chciał, żeby było dużo szumu na temat jego przedsięwzięcia, natomiast nie chciał sprzedawać zbyt wiele szczegółów, dlatego że właśnie nie był gotowy, żeby o tych szczegółach rozmawiać. Dlatego agencja nie jest najlepszym wyborem dla startupu. Lepszym wyborem są właśnie takie spotkania jak dzisiejsze, kiedy poznaje się całą tę specyfikę branży PR-owej, komunikacji. I tak jak wspomniałem na początku, media relations to jest jakaś tam odległa część całej komunikacji. O wiele ważniejsze jest budowanie tego PR-u od samego początku. I ja wierzę w taki PR totalny, który nie tylko ogranicza się do tworzenia informacji prasowych, bazy, konferencji prasowych itd., itd., tylko tak naprawdę PR-owcem w jakimkolwiek przedsięwzięciu jest każdy pracownik. Każda z tych osób tworzy jakąś tam część wizerunku firmy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Już wiemy, że na sali jest dużo osób, które mają swój pomysł na startup, chcą go robić. Teraz pytanie, kto z was, z tych osób, które mają pomysły na startup, które chcą je robić, kto chce osiągnąć sukces? Okej. O wiele łatwiej jest osiągnąć porażkę. Jeśli się wiele nie namieszało, to nic wielkiego się nie dzieje. Możemy wymyślić następny biznes. Natomiast o wiele trudniej jest przewidzieć, co zrobimy, jak osiągniemy sukces. To jest o wiele trudniejsze
o wiele trudniejsze wyzwanie. I tutaj tych dwóch panów jest dobrym na to przykładem. Robimy startupy po co? Żeby osiągnąć jakąś samorealizację, żeby stworzyć nową wartość, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby być sławnym, no oczywiście, żeby trochę też zarobić. Jakkolwiek nie próbowalibyśmy kreować swojej misji, mówić o chęci zmienienia świata na lepsze, to tak naprawdę chcemy osiągnąć wiele z tych rzeczy, które tutaj wymieniłem, ale też chcemy po prostu zarobić, chcemy żyć z tego, co robimy. Ci dwaj panowie są tutaj dobrym przykładem właśnie nieprzygotowania na sukces. Kiedy osiągnęli, stali się korporacją, kiedy stali się spółką notowaną na giełdzie, nagle dawne przyjaźnie, nagle dawne jakieś wizje ustąpiły miejsca po prostu w walce o władzę, o dominację. Jeden się wycofał, bo już miał tego dość, drugi twierdzi, że sam odszedł, chociaż raczej to było tak, że jego odejście zbiegło się z wyrzuceniem. Generalnie wiele startupów właśnie w tym momencie, kiedy osiąga sukces, kiedy przekształcają się już w pełnowartościową firmę, kiedy osiągają pewną strukturę, osoby, które budowały ten startup, no przestają jakby kontrolować to, co robi. To zaczyna ich przerastać, ale to też związane jakby ze zmianą tożsamości. Dlatego jeszcze raz powiem, startup musi budować swoją tożsamość, musi budować swój wizerunek od pierwszego dnia, tak żeby ze świadomością tego, że jeśli osiągnie sukces, to musi kontynuować, to ma kontynuować obraną ścieżkę. Jeśli chce zmienić, to no, może to zrobić, ale to nie zawsze kończy się dobrze. Co to znaczy dobry startup? Startup, który nie tylko osiąga sukces, ale też wie, jak zrealizować ten sukces. Tego pana też, tego też wszyscy pewnie znamy. On też miał pomysł, też miał wizję i z mojej perspektywy dobry startup składa się z trzech takich najważniejszych rzeczy. Pomysłu, realizmu, takiego sensownego podejścia do tego, czy to, co wymyśliliśmy, faktycznie ma szansę zaistnieć, czy to ma szansę sprawdzić się w rzeczywistości, czy znajdziemy ludzi, którzy będą chcieli kupić ten produkt, ale też czy znajdziemy partnerów, znajdziemy inwestorów, którzy będą chcieli na to włożyć pieniądze. I szczerość. Akurat w przypadku tego pana i szczerości, ona często bywa bardzo brutalna i może być nawet trochę zabójcza z takiego biznesowego punktu widzenia, bo kiedy firma Amazon zadebiutowała, Jeff Bezos powiedział, że do inwestorów nie spodziewajcie się zysku, nie spodziewajcie się przychodu, nie spodziewajcie się dywidendy przez 5 lat. I powiedział to jasno, twardo, przygotowując inwestorów na to, że dając im powody, żeby wierzyć w ten biznes, ale też uświadamiając ich cały czas, że muszą się przygotować na dłuższą drogę, na dłuższe oczekiwanie na zysk. Jeff pomylił się o dosłownie kilka miesięcy. Dobrze, jak będziemy w takim razie budować ten wizerunek? Co będziemy robić, żeby móc zaistnieć na tym rynku, żeby pokazać się, żeby stworzyć obraz pomysłu, stworzyć obraz inicjatywy, biznesu, w który będą chcieli wierzyć klienci, inwestorzy czy partnerzy. Musimy sobie zadać pytanie, po co budujemy ten wizerunek, co chcemy osiągnąć, jakie cele będziemy chcieli zrealizować przez te swoje działania, dla kogo będziemy budować ten wizerunek, na kim nam najbardziej zależy i do jakich grup będziemy chcieli uderzyć. Sebastian już wspomniał o firmie Kingston Technology. To jest firma, z którą ja też miałem przyjemność współpracować wiele lat. Obu tych panów miałem też przyjemność poznać. To jest John Tu i David Sun, założyciele Kingstona. John Tu, ten pan po
po lewej jest, jest prezesem firmy. I kiedyś miałem przyjemność odbyć z nim długą rozmowę na temat firmy, którą stworzył, na temat tego, jak budował wartość, jak budował wizerunek tej firmy. I to tak naprawdę budowanie wizerunku, budowanie rozpoznawalności tej marki, budowanie relacji z rynkiem, z klientami, z inwestorami opiera się na takich trzech zasadach. Trzeba stworzyć legendę. W przypadku wielu spółek technologicznych mówi się o tym, że powstały w garażu, że powstały w akademiku, że powstały gdzieś przy kawie w restauracji. Także w przypadku Kingstona jest jakaś legenda, która legła u podstaw. Podstaw tej firmy. Za chwileczkę opowiem, jaka to legenda. Później jest opowieść, jak firma budowała swoją wartość, jak budowała swoją pozycję na rynku. I ostatnia rzecz to jest gra pozorów, bo startup na samym początku musi zdobywać środki, musi zdobywać ludzi, którzy pójdą za założycielem, za pomysłodawcą, musi w jakiś sposób tworzyć u sobie tę otoczkę, ale jak mają tworzyć, skoro nie ma produktu, nie ma gotowego produktu, nie ma nic jeszcze konkretnego, namacalnego do zaoferowania, ma tylko właśnie jakąś makietę, ma jakiś opis, ma jakąś prezentację. Właśnie tutaj jest ważna ta gra pozoru, to jest ta gra cieni, to jest ta obietnica tego, jak ten startup, jak ta firma będzie wyglądała za jakiś czas, kiedy firma osiągnie sukces. W przypadku tych dwóch panów tak się składa, że oni założyli pierwszą firmę na początku lat 80., rozwinęli ją bardzo fajnie, znaleźli inwestora, który odkupił od nich za kilkanaście milionów dolarów firmę. Oni są bardzo, bardzo sympatycznymi ludźmi, więc część tych pieniędzy oddali swoim pracownikom. Natomiast resztę zainwestowali w 87 roku w rynek paliwowy. W 87 roku był, jak ktoś pamięta, było załamanie rynku paliwowego i stracili wszystkie pieniądze. Zostało im w kieszeni kilka tysięcy dolarów. Natomiast stwierdzili, że nie poddadzą się. Za te kilka tysięcy dolarów wynajęli inżyniera, który zbudował dla nich 5 modułów pamięci. To nie były takie jak te, to były takie troszkę większe, bo wtedy pamiętajcie, że rynek PC dopiero się wtedy budował. Nie było jeszcze rynku właśnie urządzeń zastępczych. Nie było możliwości jakiegoś tam łatwego rozbudowania komputerów. Zbudowali 5 modułów, z którymi chodzili od firmy do firmy, zajmującej się właśnie serwisowaniem komputerów albo rozbudową. I w końcu znaleźli człowieka, który powiedział, kurczę, to jest fajny produkt, to mi się podoba, ile tego macie? Oni powiedzieli, że mają 200 tysięcy, a mieli tylko 5, które pokazali. I dostali zaliczkę, za tą zaliczkę dopiero mogli uruchomić produkcję i w ten sposób rozwinęli. To jest właśnie ta gra pozorów. Stworzyli pozór jakiegoś większego biznesu niż to, czym dysponowali do tej pory. Nikt tutaj nie mówi o oszukiwaniu. To jest po prostu jakby, no, jak ktoś gra w karty, ten wie, że trzeba czasem blefować, żeby wygrać. To był właśnie dobry blef. I teraz powiecie, no dobrze, no to z jednej strony mówiłem o tym, że trzeba być